tysiące, miliony, miliardy, biliony. Mniej więcej to widzimy przy rubrykach o kosztach i zarobkach produkcji. Z jednej i z drugiej strony atakują nas olbrzymie liczby. Wystarczy spojrzeć na pierwszą lepszą listę box office i kwoty przypominają bardziej numery telefonów niż ceny na półkach sklepowych, kiedy za dzieciaka myślałem, że za 10 zł można kupić chipsy, lody w woreczku, parę gum balonowych i 5 kilo zaprawy murarskiej. Tak, pamiętam takie czasy, ale po co o tym mówię? W sensie, po co mówię o tych wielkich kwotach, nie o dziecięcych wspomnieniach. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego filmy kosztują aż tyle i na co się ten budżet rozkłada? No właśnie, ja się zastanawiałem, znalazłem odpowiedź i teraz jako mądry człowiek z internetu wam o tym opowiem. O pieniądzach w filmie miałem już okazję trochę z wami porozmawiać. Dzisiaj więc ponownie wracamy do mojego ulubionego tematu, tematu pieniądza, rzecz jasna. Pytanie, ile średnio kosztuje film, można porównać do pytania, ile średnio kosztuje samochód. W obu tych przypadkach najbardziej trafną odpowiedzią jest, to zależy. Bardzo trudno jest odpowiedzieć precyzyjnie, informacje budżetowe są ściśle chronione i nie da się jednoznacznie powiedzieć, co ile kosztowało. Wszystko na dobrą sprawę opiera się na szacunkach i szczątkowych informacjach. Spokojnie, postaram się uzyskać maksymalnie konkretne informacje i zgłębić poszczególne partie budżetu filmowego. Lecz zacznijmy od ogółów, czyli mniej więcej jaka jest średnia cena filmu. Stephen Follows, badacz i producent filmowy, dokonał drobiazgowej analizy ostatnich dwóch dekad na rynku amerykańskich filmów. Spośród niespełna 7000 filmów wyprodukowanych w tym czasie, połowa z nich potrzebowała mniej więcej 18 milionów dolarów, co wydaje się niezbyt wygórowaną ceną, a mówimy tutaj o produkcjach, które trafiły do amerykańskich i kanadyjskich kin. 18 milionów to niedużo, ale w kontekście tej tabeli wydaje się całkiem rozsądną kwotą. Warto jednak zauważyć, jakie to są filmy z tej tańszej części tabeli. To głównie niskobudżetowe horrory, dramaty czy romanse. Z reguły te gatunki nie wymagają zbyt dużego nakładu finansowego. Zazwyczaj rozchodzi się tutaj o scenografię, bo jednak dużo łatwiej nagrać film, który ma miejsce w czasach teraźniejszych, zwłaszcza podczas zdjęć w miejscach publicznych. Natomiast najdroższymi gatunkami są filmy przygodowe, science fiction, fantasy, a także animacje. Bardzo łatwo można sobie wyobrazić, z jakiego powodu tak to wygląda. Prawdopodobnie gdyby nie wysokie budżety, to blockbusterom bliżej by było do Nollywood, o czym ostatnim razem opowiadał Marcin. Warto zaznaczyć, że na serwisach filmowych pokroju IMDb, Filmweb czy nawet Wikipedii w rubryce budżet nigdy nie jest podana całościowa kwota, jaka jest przeznaczona na ten film. W takich miejscach nigdy nie ma informacji na temat marketingu, który nieraz potrafi wynosić niemal połowę budżetu. Dzieje się to przy filmach oscylujących w granicach 35-75 milionów dolarów budżetu. Przy większych produkcjach skala kosztu marketingu wzrasta proporcjonalnie. Ogólnie to bardzo ciekawe, jak spojrzymy na trend nieustannie wzrastających budżetów. Terminator 2, wydany w 1991 roku, kosztował 100 milionów dolarów, co wtedy było rekordem najdroższych produkcji. Dziś, 30 lat później, Terminator 2 znajduje się na 388 miejscu najdroższych budżetów według The Numbers, co oznacza, że przez 3 dekady wyprodukowano 387 filmów droższych od Terminatora. Wiadomo, trzeba uwzględnić inflację, ale w przypadku budżetów nie odgrywa ona znaczącej roli. Dlaczego tak się dzieje, skoro postęp technologiczny pędzi i coraz częściej komputer zastępuje prawdziwe efekty specjalne? Więc logicznym wydawałoby się, że filmy raczej powinny być tańsze, albo przynajmniej nie rosnąć w aż tak zastraszającym tempie. Rozwój technologiczny to swego rodzaju miecz obosieczny i w tym wypadku nowości na rynku nakręcają popyt. I to prawda, dzisiaj dużo łatwiej zrobić pewne rzeczy, które kiedyś były bardzo drogie albo nawet niemożliwe. Natomiast zaawansowanie filmów rośnie współmiernie z czasem. Blockbustery robi się efektownie, one muszą dobrze wyglądać, by przyciągnąć widza, tak więc są one robione wykorzystując najnowsze technologie i z każdym rokiem są one coraz bardziej złożone. Wiecie, sky is the limit, lecimy po swoje... Jesteś zwycięzcą! I inne tego typu teksty. No dobrze, ale ile w końcu kosztuje film? Zaczynając od maksymalnie wstępnego etapu produkcji, a dokładniej preprodukcji, czyli od scenariusza. Ile kosztuje taki dobry scenariusz?
No i jak ze wszystkim, historia zna różne przypadki. Lata temu, kiedy Stallone chciał nakręcić swojego Rockiego, zaoferowano mu 360 tysięcy za scenariusz, bez możliwości grania w filmie. Sylwester odrzucił tę propozycję, aż wytwórnia dała mu $1 000 000 na realizację całego filmu z nim w roli głównej. Prawdopodobnie ta historia jest nieprawdziwa, ale za to fajnie brzmi. Natomiast James Cameron sprzedał prawa do swojego Terminatora za dolara, pod warunkiem, że to on będzie reżyserem. Dobra, to tylko wyjątki, ale jak to wygląda naprawdę? Tutaj dużo do powiedzenia ma Gildia Pisarzy, która definiuje minimalne stawki dla scenopisarzy i film, którego budżet wynosi mniej niż $5 000 000, nie może zapłacić za scenariusz mniej niż $71 236. Powyżej 5 milionów ta stawka wynosi $133 739. Natomiast średnia waha się mniej więcej gdzieś w okolicach 4-6% całego budżetu. Czyli możemy przyjąć, że scenariusz w wysokobudżetowym filmie wynosi te 5% dla łatwiejszego liczenia. Teraz dochodzimy do produkcji. W tym mieszczą się pensje dla stałych pracowników, wynajęcia lokacji, sprzętu, cateringu, no absolutnie wszystko, co jest potrzebne do samej produkcji. Sam sprzęt filmowy potrafi być niesamowicie drogi. Jeżeli chcecie nakręcić coś na klasycznej 35mm taśmie, to będziecie musieli wydać $45 za minutę taśmy. Przeciętnie surowego materiału jest tyle, że przekracza 15-krotność długości gotowego filmu, co przy standardowym dwugodzinnym filmie może wynieść $80 000. To tylko za samą taśmę, nie mówimy tutaj o wypożyczeniu kamery czy dodatkowego sprzętu filmowego. Ten etap jest bardzo kosztowny i lekką ręką można rzucić 25% budżetu. Następnie przechodzimy do postprodukcji, czyli montaż, efekty specjalne i muzyka. Z tą muzyką jest całkiem ciekawie, jeżeli mówimy o utworach licencjonowanych, czyli takich, które już istnieją, to po prostu zostają zakupione na potrzeby filmu. Często kosztują od 15 do 100 tysięcy dolarów za licencję. Ale inaczej cenią się utwory w czołówkach i na początku napisów końcowych. Wtedy koszt takiego utworu potrafi wzrosnąć nawet do $300 000. Jeżeli chcemy mieć autorską muzykę takiego Hansa Zimmera czy na przykład Jamesa Newtona Howarda, powinniśmy sięgnąć nawet po $2 000 000. Przechodząc do efektów specjalnych, które często występują w filmach rozrywkowych, to one też potrafią słono kosztować. Wymagają często zatrudnienia całych ekip, które odpowiednio przygotują scenę do realizacji, a potem w studiach to obrobią. Bardzo często nawet nie są to specjalnie długie sceny. Dla przykładu 46-sekundowa scena w filmie Sahara, gdzie doszło do katastrofy lotniczej, kosztowała $2 000 000. Co lepsze, ostatecznie nie trafiła do filmu. Spoglądając ponownie na drugiego Terminatora, który przypomnę miał 100 milionów budżetu, wydał od 15 do 17 milionów tylko na efekt ciekłego metalu dla T-1000. Okej, a ile zarabiają nazwiska sprzedające produkcje? Mowa tutaj o reżyserach czy gwiazdach filmowych. Zajmijmy się tymi pierwszymi. To oni są dyrektorami całego przedsięwzięcia i ich zarobki są bardzo często związane z ich popularnością. Według niektórych źródeł najlepiej opłacanym, a przy okazji najlepszym reżyserem jest Christopher Nolan, no bo któż by inny, który za Dunkierkę otrzymał $20 000 000 i 20% zysków z filmu. Tak samo zarobił Peter Jackson, również dostał $20 000 000 i 20% zysków za Władcę Pierścieni. Schodząc na ziemię, według THR, przeciętnie reżyser filmów pełnometrażowych w 2016 roku zarobił od 750 tysięcy do $1.5 000 000. Natomiast co do aktorów, tutaj sprawa jest równie ciekawa. Kamieniem milowym w garżach aktorskich wyznaczył nie kto inny jak Marlon Brando, który jako pierwszy zarobił $1 000 000 grając w filmie Bunt na Bounty z 1962 roku. Po uwzględnieniu inflacji to dzisiaj niespełna $9 000 000. Jednak to wciąż pewnego rodzaju granica, która została przekroczona. Segment garż aktorskich jest bardzo mocno wyjęty ze schematów i reguł, bo mogę wam powiedzieć, że to mniej więcej 15% budżetu, ale zaraz pokażę wam przykład, który odchodzi zupełnie od tego, co powiedziałem przed chwilą. Także tej kwestii nie można trzymać się tak kurczowo, bo najlepszą odpowiedzią w tym przypadku jest irytujące "to zależy". Wielkie nazwiska kina zdają sobie sprawę ze swojej mocy przyciągania widza i bardzo często podpisują kontrakty zawierające procent od produkcji. Rzadko kiedy biorą całość z góry i na tym się kończy ich cała biurokracja.
Najczęściej korzysta się z kontraktów, które zawierają jakąś minimalną stawkę, na przykład w wysokości 20 milionów dolarów, na wypadek, jeżeli film miałby się okazać niewypałym. Kiedy produkcja staje się sukcesem, aktor dostaje wcześniej określony procent ze sprzedaży. Czyli co, na start 20 baniek i jeszcze procent zysku? Tak też czasami bywa, ale wytwórnie filmowe, żeby nie pójść całkowicie z torbami, regulują to w taki sposób, że w wypadku sukcesu nie jest wypłacana całkowita kwota z tej 20-milionowej bazy, tylko trochę mniej, bo przecież i tak bardzo dużo dostaną z samych zysków. Plus gwiazdy bardzo często mają swoje dodatki, takie rekompensaty, jak na przykład podróż prywatnym odrzutowcem czy masaże. Dla przykładu, Mel Gibson w filmie Znaki z 2002 roku zarobił 25 milionów, przy czym budżet całego filmu wynosił trochę ponad 70 milionów. To ponad 1/3. Dodatkowo otrzymał kolejny milion na wcześniej wspomniane loty odrzutowcem i zabiegi chiropraktyczne. Dla kontrastu, Joaquin Phoenix za drugoplanową rolę otrzymał tylko milion dolarów. Tom Hanks na przykład za Forresta Gumpa po podzieleniu się z zyskami zarobił aż 70 milionów, a Keanu Reeves za Matrixa ze zwykłej pensji otrzymał 10 milionów, po czym zyskał kolejne 25 za procent z zysków. Reeves za całą serię Matrixa zarobił łącznie ćwierć miliarda dolarów. No i teraz najważniejsze, czyli promocja filmu. Nikt przecież nie będzie robił Avengersów do szuflady, to oczywiste. Zazwyczaj reklama pochłania 35% całego budżetu, ale tego budżetu całkowitego, bo jak wspomniałem, na wszelkich serwisach filmowych nie publikuje się kwot zawierających cenę promocji. Tam podaje się budżet produkcyjny. Zazwyczaj robi się tak po to, żeby zmaksymalizować zyski na papierze. Wiecie, promocja to trochę osobna rzecz, tak samo jak w zysk filmów nie wlicza się gadżetów sprzedawanych na licencji czy płyt DVD, bo to samo w sobie może trwać latami i trochę ciężko jest to policzyć. Wracając do samych kosztów, to na przykład taki mega mocny z 2010 roku, który kosztował w produkcji ponad 130 milionów, miał kampanię marketingową za aż 65 milionów. Można powiedzieć, że za idealną połowę. Co ważne, wytwórnie, jeżeli czują i mają przesłanki ku temu, że film może okazać się sukcesem, a jego jakość może być ponadprzeciętna, to często zwiększa się kasę wkładaną na reklamę takiego dzieła. Działa to również w odwrotną stronę, gdzie czasami obcina się budżet promocyjny, a premiery przesuwa się na mniej atrakcyjne miesiące, jak styczeń czy luty, czyli w tak zwane miesiące zrzutu. No i jak to się kończy finalnie, kiedy przerobiliśmy cały budżet? Według Insidera zaledwie 51% potencjalnych hitów się ostatecznie zwraca. A wydawałoby się, że każdy film, który widzimy w kinie, to mniejszy lub większy, ale jednak sukces komercyjny. To zupełnie normalna statystyka i wytwórnie biorą za pewnik, że wiele filmów się nie sprzeda, lecz to trochę jak hazard. Kiedy wiesz, że nic z tego nie będzie, starasz się zminimalizować straty, a przy potencjalnym sukcesie maksymalizować zyski jak tylko się da. A tymczasem ja się z wami żegnam, także do zobaczenia następnym razem.